Witam serdecznie. Premiera PlayStation 5 już za nami, no i tym samym wielu z Was miało szansę sprawdzić samemu, jak funkcjonuje nowa konsola, ale też wiem, że wielu z Was jeszcze czeka na możliwość zakupu własnego sprzętu. W międzyczasie chcielibyśmy Wam pokazać, jak zmieniło się menu PlayStation 5 względem poprzedniej generacji, omówić jego techniczne możliwości oraz pokazać Wam kilka sprytnych sztuczek w ustawieniach. Uderzcie w dzwonek, pozostajecie w ten sposób na bieżąco oraz pomagacie nam tym samym się rozwijać, za co serdecznie Wam dziękujemy, no a ja zapraszam Was na materiał. Menu główne konsoli podzielone jest na dwa główne elementy. Ekran gry, ekran multimedia oraz trzeci tam w prawym górnym rogu, gdzie znajdują się opcje. Do przełączania się pomiędzy dwoma głównymi ekranami używamy przycisków R1 oraz L1, a do szybkiego przejścia na pasek opcji używamy trójkąta. Dodatkowo po wciśnięciu na padzie DualSense przycisku PlayStation uruchamia się specjalne menu kart oraz pasek narzędziowy szybkiego dostępu. To ten na dole. Ekran gry zawiera 11 ikon, z czego dwie zawsze pozostają niezmienne. Jest to PlayStation Store po lewej i Twoja biblioteka gier po prawej. Ikony z grami wymieniają się w zależności od tego, które z posiadanych gier uruchamialiście ostatnio. Aktualnie istnieją dwa rodzaje ikon z grą. Gry przeznaczone wyłącznie na PS5 oraz gry z PS4 z możliwością zmiany wersji na tę przeznaczoną na PlayStation 5. Opowiem o tym za moment. Po wciśnięciu przycisku opcji na DualSense uruchamiamy specjalne menu, które jest różne w zależności, czy jest to gra na PS4 czy na PS5. W grze PS5 mamy dostęp do sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja gry, zarządzanie jej zawartością, o czym opowiem szerzej za moment. Co bardzo ważne, obok ikony znajduje się tytuł gry oraz, jeśli jest to gra na PS4, stosowna informacja. Do tego zagadnienia szerzej powrócę w podpunkcie wersja gry, a jest to bardzo ważny temat, bo tutaj od tego zależy, jaką wersję gry będziemy odpalać na PS5. Nowością w PS5 jest to, że tło menu automatycznie dostosowuje grafikę i muzykę pod dany tytuł. Poruszając się w dół, możemy osobną ikoną uruchomić grę, a ikona trzech kropek daje nam możliwość szybkiego przejścia na dedykowaną kartę gry, o której za chwilę. Poniżej widzimy karty, na których pokazane są nasze aktywności związane z grą. Tutaj też pojawiają się wybrane trofea. Co ciekawe, jeśli wciśniemy kwadrat na karcie aktywności, gra się uruchomi i automatycznie wrzuci nas w miejsce lub aktywność w grze, do którego się odnosi. Tutaj sposób, w jaki to działa, jest zależny już od konkretnej gry. Poniżej możemy też zobaczyć oficjalne wiadomości z gry, a na samym dole szybki dostęp do ewentualnych dodatków w grze. Tutaj zawsze znajdziemy ich kilka wybranych, a na końcu po prawej stronie możemy jednym kliknięciem udać się na osobną stronę do PS Store, gdzie znajdziemy całe dostępne DLC dla danej produkcji, więc nie musimy już szukać tego osobno w zakładkach w Store. Powróćmy szybko na górę. Obok ikony Graj znajdziemy mniejszą z trzema kropkami, stąd możemy udać się na kartę produktową gry. Tutaj możemy obserwować lub przestać obserwować tytuły, jeśli już tego nie chcemy. Poniżej widoczne będą w zależności od gry inne wersje, jeśli takowe były wcześniej wydane lub są aktualne. Dla przykładu, jak widzicie, Call of Duty Black Ops miało w sumie 3 dostępne wersje. Ważna rzecz, mówię tutaj o wersjach gry, nie o edycjach dostępnych w PS Store. O tym powiem dokładniej za chwilę. Na samym dole natomiast możemy przejrzeć całą masę informacji prawno-technicznych. Swoją drogą, do tego menu zawsze możemy wejść wciskając R3. No i nie zapomnijmy o małym liczniku procentowej wartości postępu w grze wynikającej z ilości zdobytych trofeów. Możemy oczywiście najechać na niego i dokładnie przyjrzeć się, co mamy, a co musimy jeszcze zdobyć. Tak na marginesie, jest to najszybszy skrót, aby dostać się do menu trofeów na PS5. No, jak widać, wygląda to inaczej niż było na PS4. PlayStation 5 posiada możliwość uruchamiania znaczącej większości gier z PS4. Co i jak działa dokładnie, opowiem w rozdziale wsteczna kompatybilność. To, jaką wersję gry aktualnie mamy zainstalowaną, można łatwo rozróżnić. Widzimy to, patrząc się na tytuł gry pojawiający się obok aktywnej ikony gry. Z założenia, jeśli widzimy tam tylko tytuł, jest to gra w wersji na PS5. Jeśli gra jest w wersji na PS4, informacja o tym pojawi się obok. Dodatkowo może też znajdować się tam ikona płyty Blu-ray. Oznacza to, że gra w przypadku konsoli PS5 z napędem była instalowana z płyty i musi się ona znajdować w konsoli, aby ją włączyć.
w sensie grę. Dodatkowo, jeśli gra jest zainstalowana na dysku zewnętrznym, odpowiednia ikona nas o tym poinformuje. Aczkolwiek to tyczy się głównie w tym momencie gier PS4, ponieważ wszystkie gry aktualnie z PS5 muszą być zainstalowane na dysku wewnętrznym SSD. Naciskając przycisk opcji na padzie w aktywnej ikonie gry, możemy sprawdzić i ustawić jej wersję. Jest to bardzo ważne, bo determinuje to, która gra zostanie uruchomiona, a nawet ściągnięta na konsolę. Jest to zwłaszcza ważne w przypadku gier, które otrzymują upgrade z wersji PS4 do PS5. Na przykładzie Call of Duty Black Ops Cold War widać dokładnie, która wersja jest z jakiej konsoli. Optymalnie zawsze najlepiej jest wybrać wersję z PS5. Co ważne, jeśli gra nie posiada różnych wersji, to opcja wersja gry w ogóle nie pojawi się do wyboru. Wybranie, którą wersję gry używamy, jest bardzo ważne, ponieważ gdy wybierzemy wersję PS4, to ona zaciągnięta zostanie na nasz dysk. No a jeżeli później wybierzemy wersję PS5, ona również zostanie zaciągnięta, więc możemy skończyć z dublowaną grą. No a nie chcemy mieć dwóch, bo to jest niepotrzebne, więc PS4 możemy wykasować, a zostawić sobie wersję PS5. Nie jest tajemnicą, że PlayStation 5 uruchamia gry z PS4, mówiłem to przed chwilą. Wiąże się z tym cała masa możliwych usprawnień, jednak chciałbym Wam to zagadnienie nieco przybliżyć, bo jest tutaj kilka zależności. Pierwsza i chyba najważniejsza sprawa dla wymagających fanów gier jest zwiększona płynność animacji do 60 klatek na sekundę. Aktualnie coraz więcej gier zaczyna działać w 60 FPS-ach. Tutaj mogę przytoczyć na przykład Resident Evil Remake 2 i 3, Monster Hunter World, Sekiro Shadows Die Twice, Days Gone, Ghost of Tsushima, Rany. God of War, ale tu mgliście. Borderlands 3. I to nie są jedyne gry, które skorzystały z mocy PlayStation 5. PlayStation 5 automatycznie instaluje gry PS4 na zewnętrznym dysku USB, jeśli posiadacie takowy podpięty pod konsolę. Oczywiście gry pochodzące z PlayStation 4 można swobodnie przerzucać pomiędzy zewnętrznym dyskiem USB, a wewnętrznym SSD w PlayStation 5. Ostatnia rzecz, jeśli używaliście takiego dysku ze swoim PS4 i macie już na nim jakieś gry, no to wystarczy go tylko odpiąć z czwórki i podłączyć do piątki i wszystko powinno działać bez potrzeby ponownego ściągania ich na dysk. Karta, gdzie znajduje się Wasza biblioteka gier, została znacząco zmieniona względem PS4. Poruszanie się po niej zostało uproszczone. Są trzy zakładki. Twoja kolekcja, czyli wszystkie gry, które uruchomiłaś lub uruchomiłeś na swoim profilu, niezależnie czy były one na płycie, czy zostały zakupione w PlayStation Store, czy były w plusie. Zainstalowano. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj można znaleźć gry, które są obecnie zainstalowane na Twoim PS5. Tutaj także znajdziesz szybki dostęp do menu zawartości PS Plus, galerii zrzutów ekranu oraz funkcji Remote Play. Jeśli masz podłączony zewnętrzny dysk USB, poniżej zobaczysz wszystkie zainstalowane na nim gry. Podobnie jak w przypadku ikon gry w menu głównym, także i tutaj, jeśli zobaczysz ikonę płyty Blu-ray, trzeba ją będzie umieścić w napędzie konsoli, aby się włączyła, w sensie gra. To naturalnie tyczy się wyłącznie PS5 w wersji z napędem, no bo bez nie wsadzi się tam płyty. Jeśli grę otrzymaliśmy dzięki PS Plus, poinformuje nas o tym specjalna ikona. PS Plus to zakładka, w której znajdziesz wszystkie gry, które trafiły na Twoje konto podczas trwania Twojej subskrypcji PS Plus. Tutaj także możesz zobaczyć kolekcję PS Plus, czyli 20 wybranych specjalnie gier, w które każdy fan PlayStation powinien zagrać. Poniżej są gry z aktualnej oferty plusowej, a jeszcze niżej reszta gier plusowych przypisanych do Twojego konta. Aby pomóc w szybszym namierzaniu konkretnych gier, wszystkie trzy zakładki korzystają z opcji sortowania, gdzie możemy wybrać sobie sposób, w jaki zostaną one ułożone w oknie głównym. Ostatnia rzecz, wciskając przycisk opcji na danym oknie, otrzymujemy dostęp do podręcznego menu, z którego możemy zarządzać zawartością gry, usunąć ją lub zagrać. To tak samo jak w menu głównym. Ostatnio bardzo ważną rzeczą jest to, gdzie możemy znaleźć nasze savey. Wchodzimy do opcji i znajdujemy odpowiednią zakładkę. Po wejściu okazuje się, że gry PS4 oraz PS5 mają osobne menu. W obu przypadkach, jeśli jesteśmy subskrybentami PS Plus, savey możemy wysłać na chmurę, a następnie ściągnąć je na naszą konsolę. To działa bardzo podobnie jak na PS4. Jeśli chodzi o PlayStation 4, możemy savey też przenieść sobie na pendrive USB. W przypadku PS5 opcja ściągnij z chmury jest jedyną dostępną. Sortowanie save'ów jest także usprawnione, ponieważ możemy je ułożyć według dat lub na przykład nazwy.
Będąc subskrybentami PS Plus, możecie także skorzystać z opcji automatycznego wysyłania save'ów na chmurę, więc ta opcja też tutaj się znajduje. To była większość najbardziej przydatnych funkcji, jeśli chodzi o zarządzanie grami na PlayStation 5. W kolejnych materiałach przyjrzymy się bliżej innym ustawieniom konsoli PlayStation 5.